Patryk, derby dla Zagłębia w spotkaniu 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Wygrywamy ze Śląskiem Wrocław 3-1. Jak skomentowałbyś to spotkanie? No tak, wygraliśmy ten mecz 3-1. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. Taki był cel właśnie, żebyśmy wygrali ten mecz. Udało nam się to, a wiadomo, że wygrać derby to dla nas bardzo fajna sprawa, tak samo dla kibiców, bo wiadomo, że te mecze to mecze o dużą stawkę. Druga połowa w waszym wykonaniu to twoim zdaniem najlepsza połówka, jaką zagraliście w nowym roku? Myślę, że dobrze graliśmy drugą połówkę, szybko strzeliliśmy pierwszą bramkę, potem drugą i trzecią na dobitkę. Troszkę niepotrzebnie straciliśmy bramkę, ale myślę, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą i cieszymy się z 3 punktów. Powiedz, jak często trenujesz te ekwilibrystyczne strzały, bo pamiętam, że podczas obozu w Turcji również zdobyłeś bardzo efektownego gola. W pierwszej połowie dzisiaj też próbowałeś się złożyć do przewrotki, no a trafienie na 2-0, no to ręce same składały się do oklasków. Dziękuję, tak, udało mi się strzelić ładną bramkę w Turcji. W sparingu też strzeliłem podobną. Czy często trenuję? Myślę, że to sytuacyjne piłki i cieszę się, że udało mi się strzelić tą bramkę. Czasu na odpoczynek nie mamy za dużo. W środę czeka nas następny mecz z ŁKS-em. Pomimo tego, że nasz rywal jest na ostatnim miejscu, to nie będzie na pewno łatwe spotkanie. No tak, żadne spotkanie nie będzie łatwe. Musimy się dobrze zregenerować, przygotować do tego spotkania i jedziemy do Łodzi po 3 punkty.